Miłość psa do jego właściciela okazała się silniejsza niż śmierć. Niewielki kundelek od kilku tygodni mieszka na cmentarzu w Sobieszowie. Właściciel umarł tego psa i ten pies tutaj przychodził bez przerwy. Ja go też kilka razy widziałam, jak zlatuje. No i jestem tutaj na cmentarzu, to widzę, że często leci z góry skądś tutaj, z cmentarza. A ludzie go dokarmają, wiem, że pod Biedronką tam coś mu rzucają ludzie. Czy często ten pies jest na cmentarzu? No jest. Jak jestem tutaj, ja przychodzę co trzeci dzień, to przynajmniej raz. Pies zyskał sympatię ludzi. Nie brakuje mu jedzenia. Ktoś postawił mu nawet budę, kiedy temperatury spadły poniżej zera. Jednak buda szybko zniknęła. Okazało się, że czworonóg na cmentarzu mieszkać nie może. Proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Marcina nie chciał jednak rozmawiać na ten temat. Na szczęście grupa ludzi, którym los psiaka nie jest obojętny, postanowiła znaleźć mu nowy dom. Na chwilę obecną znaleźliśmy dla psiaka akurat nie tego z cmentarza dom tymczasowy, który podjął się tego, że zaopiekuje się po prostu tym psem. Kundelka jednak do tej pory nie udało się złapać mimo kilku prób podejmowanych przez pracowników schroniska dla małych zwierząt i straży miejskiej. Jest w niesłychanie dobrej kondycji, jest bardzo żywy, ale jest z drugiej strony bardzo nieufny, nie da do siebie podejść. Oczywiście nie możemy używać tutaj do odłowienia tego pieska jakichś radykalnych tutaj metod. Nie chcemy mu po prostu zrobić krzywdy. Paradoksalnie zwierzęciu nigdzie nie jest tak dobrze jak na cmentarzu przy zmarłym właścicielu.